Siemano, tutaj Klusor. I miniaturka i tytuł trochę dziwi was, że tutaj mamy takiego Gawrila. Ale ja sobie wejdę w F8. Poczekajcie, może przyspieszę tą kamerkę. Jasne. O, przyspieszę kamerkę. I teraz ten problem, żeby mi samochód nie odjechał na F8, zrobiłem kontrolę. Jak sobie... To widzieliście, że tam był kontrol. I ogólnie jest to wyścig botów i trasa wyścigu. Ja to pokażę od tyłu. Jest tu o tą drogą. Tędy. Ja to pokazuję od tyłu. Potem tu. I tędy muszą jechać, tędy, no i tam. A tutaj, jak podlecę sobie, to na mapie po prostu, uwaga, każdy samochód, który jest oryginalnie w Beam Engine Drive, jest tutaj. No i po dwie wersje, gorsza i lepsza. Na przykład u Pigeona, to jak tam nie było zbytnio wersji, to dodałem mu po prostu kółka temu lepszemu. No i widzicie, jak to wygląda. I 3, 2, 1. Start. I laksy są. Za lagi, no przepraszam, ale... Jak mam tyle samochodów, liczyłem i to są 53 samochody łącznie z tamtym Gawrilem. Tutaj mamy każdy samochód. Tutaj chociażby jest ten Turbo Burger. Te zaraz będą ruszały. Poczekajcie, ten dźwięk silników tu wszystkich. O Jezu, jakie mam lagi. Naprawdę, tak was przepraszam za te lagi. Na mapie. Tu ruszają. Tutaj ESBR-a rusza. Tutaj ta ESBR-a już ruszyła. A tutaj 3 samochody są na prowadzeniu. Dobra, no bo w sumie były na początku. Jaka to jest horda? I jak ktoś odpadnie, to nie będę go insertować, bo... No po prostu. Czy on używa nitro? Chyba nie używa nitro. Nie, nie używa nitro. A raczej ja to. To są takie straszne lagi. Już 3 minuty trwa. Aha. Jestem ciekawy, czy tutaj się wyrobią na tym zakręcie, bo są dosyć rozpędzeni, no i... no. A tutaj jest prędkość w locie tamtego samochodu, czyli no... nie rusza się on. Czy oni pojadą tam, tak jak chciałem, czy może pojadą prosto? Chyba pojadą tędy. Bo już widzę, że jest na tym pasie do skrętu i zwalnia. Tak, on chce jechać tam, ale nie wyrobił się. Czekaj, gdzie on jedzie? No ciekawe, co z tego wyniknie. Gdyby nie te lagi, to... to znacznie szybciej trwało. Tutaj na prowadzeniu są te auta, które były ustawione jako pierwsze. No i raczej tutaj
średnio ktoś kogoś wyprzedza, no bo... nic nie widzę przez te lagi. No tutaj niektórych już nie ma. I pick-up jako pierwszy wjechał na tą drogę. Ten zwykły pick-up z BeMenger Drive. No nie spodziewałem się tego zaraz, bo tu... gdzie... bez komentarza. O, ja nie mogę, jakie lagi! Ej, poczekajcie chwilę. Opcje. Kamera. Czy tutaj jest inne? Czy... o, grafika. Aha, dobra. Nie wiem, co tu się stało. Rozdzielczość najmniejsza. Ja bym wolał, żeby no... ogólne ustawienia jakości lowest. Czy to mi coś da? Bo na razie to mam super laga. Okej, teren nie musi mieć dobrej jakości, jasne? Okej. Proszę, żeby mniej lagowało. Mniej trochę laguje. W sensie, no nadal laguje, ale znacznie mniej, więc... jesteśmy na plus. On jedzie. Czy tutaj... o, Pigeon... to jest bez, no nie? Oj. Ten Pigeon bez kółków. Bez tych kółek wspomagających się wywalił. Boże, te lagi. Połowa samochodów tam wypadła, no cóż. A zobaczmy, jak tam start wygląda. Czy ktoś tam jeszcze stoi? Nie, ostatni samochód jest tutaj i... czekajcie. No, kurczę, te lagi. Nie wiem, co to jest za samochód. To jest chyba... ale dobra. Tutaj on już wjechał na most. I on jest na moście, a droga jeszcze długa, bo trzeba przejechać tu na dół i tam do tego miejsca. No cóż, no nie chcę, żeby on był pierwszy, ale no nie będę tutaj w żaden sposób interweniować. Jest pierwszy, niech będzie pierwszy. Tutaj wjeżdżają kolejne samochody. Naprawdę nie ma...
Nie da się jeszcze bardziej pogorszyć tej jakości. Więc już, ej ty, szybciej. O jak tu teraz, jaka masa samochodów. Patrzcie, wszyscy się wyrabiają. Teraz tutaj nagle. Kurczę, te lagi. Żeby chociaż kamera normalnie działała, a nie. O, tutaj jest ten, to grac. O, tu jest SBR-a. Ej, jaka teraz masa samochodów tu jedzie. O, co się dzieje? Tutaj jak... Tutaj dwójka jakaś. Tutaj jest ten pomarańczek. A ten nasz pick-up z BMW Drive jedzie tu. 11 minut filmu. To miał być fajny film. A nie coś takiego. Jezu, jakby nie te lagi, to by było spoko. I teraz pewnie będzie jeszcze zwiastun słaby przez te lagi. Ja nie mogę. Tam niedługo... O, tam już jedzie pick-up. Ej, powiem, no już... Jak tak sobie od góry spojrzę... To trasa jest taka... Tu... I tu. A jak oni są już tu, to... Tak połowa trasy. Więc no... Oj, sorki. Sorry, że kicham. Czy ten pick-up przez ten cały czas dojechał tylko tutaj? Szkoda, że nie mogę sobie wyłączyć na przykład tekstur tych wszystkich kamieni i tej całej trawy, żeby na przykład to było białe. No. Wiem, że to by był odcinek ble, wygląd ble, ale by się dało to normalnie oglądać, a nie... Bo normalnie to auta jadą tak, a przez te lagi jadą... No i to nie ma sensu. No, 13,5 minuty mam na stoperze. Czemu zdecydowałem się nagrać takie coś? No po prostu masakra. Te lagi. Patrzcie, jak ten samochód... On się wywali. Proszę, nie mów, że się wywali. Nie, on jakimś driftem leci. Przecież on ma nitro, jakim cudem go nie wyprzedził. Ale już się zbliża do niego bardzo. A jak tam... Inni, no tutaj już są. Czy to jest Turbo Burger? Powiedzcie, że to jest Turbo Burger. To nie jest Turbo Burger. Tutaj... O nie, on się rozbił lekko, ale jedzie jeszcze. Tutaj jest horda.
aut. Tutaj to chyba już nikt stąd chyba dalej nie pojedzie. Czy tu jest Turbo Burger? Gdzie jest gdzie jest SBR-a? Czy tam ktoś jeszcze do... A nie, tu się... Przepraszam bardzo, co ty robi? Nie! Tu jest SBR-a! Nie no! Ty! O ty! Za tą SBR-ę to ci już nigdy do odcinka nie wezmę. Nie no, żartuję. O, już tutaj jest ta horda. I tam się pick-upy wyprzedzają. Czekaj. Nie, tu się... Nie, to nie są pick-upy. Zaraz, jeden pick-up. A drugi to tam jakiś pomarańczek. Czekaj. O, tu już są. Dobrze. Tu jest ten pick-up, a tu jest ten pomarańczek. No dlaczego pick-up musi być pierwszy? Jeszcze rozumiem, jakaś ulepszona wersja, ale ten zwykły pick-up z BMW Drive, ten klasyczny, co jest domyślnym pojazdem. Dlaczego? Dlaczego? On tu jest za krzakami chyba. No, wyjeżdża. Gdzie oni te? Tutaj pojadą, no nie? Albo gdzie? Uderzy, 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 uderz, 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 uderz. Uderzył, ale ten też uderzy. I to chyba mocniej. No nie no. Gro, dlaczego? I jak pomarańczek jedzie, ale jak on przestanie jechać, to po prostu będzie triggered takie. Ale nie, pomarańczok jedzie. Pomarańczok driftuje. On tu se skróci chyba? No nie, no on driftuje. On kontrolę stracił. A ten się znów rozbije tutaj. Obije się. Dobrze, dobrze. No coś tam się obił lekko. Ale teraz jest bardzo w dół. Może się za szybko rozpędzić i potem tam gdzieś wypaść. Ale to jest w sumie długie. Jak tam sytuacja dalej? Tutaj dojeżdża jakaś trójka. Czy to jest track day? Nie, to jest tamten. A tu jeszcze jakiś nowy. To jest to, co się rozbiło, tak? No, z tym zderzakiem. Tutaj kolejny jedzie. Co to jest? Czy to jest Notta? Nie. To jest Pessima. Tamta od Turbo Burgera, tylko inny model. Okej, okay. Lepszy w sumie. Tutaj już dotarła ta horda. I na drugim jest Piccolina, na trzecim jest SBR-a. Tutaj ktoś jest. Tu jest Notta, tu jest Notta. Gdzie pick-up? Pick-up już jest tu. Pomarańczek, nie no. Pomarańczek się rozbił. Ty to pomarańczek zablokuje chyba innych. Tu jest pick-up. On sobie jedzie już na ten most. A tu jest meta. 19 minut odcinka. W ogóle te jego dźwięki to takie jak muzyka. Ty ty tury, ty ty tury, ty ty tury, ty ty tury. On zatrzyma? Nie no, pick-up musi się rozbić.
Patrz, rozbije się tu. Już wyprzedzili pomarańczkę. No pomarańczek się rozbił, no cóż. A zaraz, bo tam jest ten mój pick-up. W sumie pick-up do pick-upa dojedzie. A zaraz. Gdzie ten pick-up? On jedzie? Jedzie, ale bardzo wolno. Opona mu się przebiła. Ej, mają szansę go dogonić, ale marne. Czy on zatrzymał? Okej. Okay. Tam kolejny jedzie. On bardzo wolno jedzie. On bardzo szybko jedzie. Jak szybko go przegoni, to ma szansę. Ma szansę. Jest taka szansa. Ale bardzo marna. Bo on już się tam rozpędza, ale... No nie, no chyba nie ma szansy. Bo to już jest tutaj. A... Czekajcie. Kiedyś, to jak samochodem wjechałem... Jak, poza nagraniem, jak sobie samochodem wjechałem o tutaj, kamerą nie mogę ruszać, okej. Okay. Te lagi! O tutaj sobie wjechałem, do tej dziury i tam, pod to, to oni tu wjeżdżali. Gdzie jest nasz pika? O, tak, 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 tak. Patrzcie, jak się rozbił. A wybawca, który jedyny, który może nam pomóc jest... A nie, tutaj jest kolejny. Nie, on się rozbił. Nie, nie, no tarasuje drogę. Pick-up wygra. Ej, to jest dobra, jedzie. Ale ten go dobije. Ej, a pick-up gdzie jest? Pick-up już tu. Pomarańczek dalej próbuje. Chyba słychać. Ej, dobra, ja chcę szybko do pick-upa. Bo on tam, no. On tu już podjeżdża. Ej, jak się go zbije tutaj gdzieś, to będzie beka. Dawaj, nie, no nie. W sensie, no da, tak, tak, wypadnij, wypadnij! No, no i nie, no i nie wypadł. Mogę wam zaspoilerować, że dzisiaj będzie Mugly Race. No i... Ty nie chcesz wygrać pick-up? Czekaj, co się tutaj stało? No nie mogę, no. To co, on nie wygra? Jeżeli następny samochód też tu wjedzie, to po prostu znaczy, że no... nie da się tego wygrać, bo znowu tutaj te głupie AI. Gdyby tutaj była ścieżka... No, czyli jeżeli następny samochód wjedzie też tu, to znaczy, że no po prostu ten pick-up jest zwycięzcą. A następny...
Następne auto jest tutaj. Czy... Czekaj, czy to jest kowet? No... Nie, to nie jest kowet. Ej, oni... Nie no, weźcie, dojedźcie, bo już 25 minut odcinka! Nie mogę, no! Ej, ej, dobra. Ustępuję im miejsce. Ale nie, dobra, nie chcę mi się czekać. Zwycięzcą jest pick-up. Widzowie, ja już się z wami żegnam. Pa!